No, witamy dalej. Zawody Oberstdorf, no, kontuzja. No, ale teraz już możemy. Nie mam co. Aha, turniej czterech skoczni. Gdzie oni mnie chcieli? Na turniej czterech skoczni. No i dobrze, że mnie nie wziąłeś, bo tamto bym się nie pokazał z dobrej strony. No, niżny tagił. Zobaczmy. Może coś zmieni to w moich skokach. Nowy rok. Znów niżny tagił, minus 5, wiatr pod narty. Nie, w plecy. Teraz tam wylosowało w plecy 95%. Jest telemarkiem lądowanie. To takich skoków oczekujemy od tego skoczka. Wiatr w plecy był. Plus 3 punkty. Które będzie lokata. No jest drugie miejsce. Myślę, że jeśli telemark zostanie już do końca w takim stylu, to naprawdę będę zajmował tu dobre pozycje. 98% będzie dobra prędkość na progu. Jeszcze dobrze trafi w rozbieg. No, za późno trochę. Jest telemarkiem lądowanie jednak. Trochę przykucnięte. Powinny być niższe noty. Jakie noty tu dają sędziowie? 89,5 metra. Jest pierwsza pozycja. No 16,5-17 to nie są zdecydowanie noty, które chciałby zostawić ten skoczek. Lecz no, odległością jest pierwszy przed Maciejem Kotem. No i jest szansa na pierwsze zwycięstwo w Pucharze Kontynentalnym. Jest wiatr pod narty. 98%. Bardzo dobrze. Troszkę go zwiewa. No jest lądowanie znów przykucem, ale to będzie zwycięstwo. Zielona linia, która była generowana laserowo, była przekroczona z taką przewagą, że to jest głowa mała. Dwa bardzo równe skoki. Jest pierwsze miejsce, jest pierwsze zwycięstwo. O 16 punktów nad drugim Maciejem Kotem. Wiktor Polaszek o 19 punktów, ale tu już jest przepaść. Podium bardzo na wysokim poziomie stało. Jest zwiększony trener. Mamy trzeci poziom, kariera, zawody. Puchar kontynentalny, no. Tym pucharem kontynentalnym możemy naprawdę wzbudzić respekt u trenera, mówiąc, że to jest naprawdę bardzo młody skoczek, bardzo perspektywiczny. Ciekawe, ile tutaj ma lat w tej grze. 42, 99%. No, on jest naprawdę bardzo mocny na rozbiegu. Za późno. Bardzo musi korygować lot. Jest lądowanie, udało się. Jednak to są tylko kwalifikacje. Możemy poprawić to wszystko. 90 metrów, jest to naprawdę bardzo dobra próba. W tej chwili na drugiej pozycji. Kończy te kwalifikacje na 10 miejscu. Myślę, że jak na niego to dobrze. Jednak wylądował na dwie nogi. Jest wiatr pod narty. 94, już nie tak jak dobrze jak w kwalifikacjach, lecz nadal na bardzo zadowalającym poziomie. Dobre wybicie. Bardzo równo leci ten zawodnik. Jest lądowanie z telemarkiem, znowu z przykucem. No nie wiem, jak wyeliminować właśnie przykucie. Naprawdę dosyć daleko już zaczynam lądować. 90 metrów z telemarkiem, jednak jakie noty? 17 od sędziów. Jest pierwszy po pierwszym swoim skoku i jest pierwszy. Lisiat Fajtak jest przeskoczony. Znana postać ze skoków narciarskich niemieckich. Jest wiatr w plecy. Możemy wygrać ten konkurs. 96%. Lepsze o 1% niż w pierwszej serii. Jak czy wybicie będzie takie samo? Bardzo złe wybicie. Będzie korygowana sylwetka w locie. Nie ma lądowania. No, niestety nie udało mu się ten drugi konkurs. Mógł drugi raz wygrać. 69,5 metra. Jest 21 lokata po wypadku. Mam nadzieję, że mu się nic nie stało. No, zobaczmy. Jest zaufanie trenera zwiększone. Będzie być dobrze. Zawody. No, Puchar Świata. Puchar Świata. Witamy w Titisa Neustadt. Minus 2 stopnie, wiatr pod narty tutaj gwarantują. Zobaczmy, jak jest to w praktyce. Jest pierwszy numer startowy wypuszczony. 96%. No, widzicie, może. No, za wcześnie. Jeszcze koryguje lot w locie. Jest to bliżej punktu konstrukcyjnego. Jak na kwalifikacji to był dobry lot, jednak widać, że cały czas musi dużo wyżej próbować lądować. 124 metry.
Pierwsze miejsce jest kwalifikacja do drugiej serii. Zawodnik może czuć się naprawdę zadowolony. Zdobył 30 lukatę. Jeśli powtórzyłby ten skok, jednak widać 108,5 metra, ktoś tam skoczył. Nie był na takiej pozycji. 99%. No, będzie dobra prędkość na progu. Za wcześnie, za wcześnie. No, lądowanie z telemarkiem nadal nie wygląda dobrze. To nie będzie, nie będzie kwalifikacji drugiej serii, jednak zbierze jakieś doświadczenie. 115 metrów z 14,5 plus 11 za wiatrasz. Zobaczmy, która to będzie lokata. 22 lokata, egzekwo z Romanem Kołdelką. No, są pierwsze pucharowe punkty. To już jest sukces tego zawodnika. 22 lokata. 97%. Fajnie, jakby jeszcze udało mu się utrzymać tą 20 wysoką, 22 lokatę. No, troszkę za późno. Tak leci bardzo dobrze. No, co zrobić, żeby on wylądował bez ruchu? Noż, kurde, czy on tak zawsze będzie lądował? 125 metrów, no bardzo dobra odległość. Jest pierwszy w tej chwili. Tak skacze Maczak. On pokazuje, że bez lądowania dobrego można dostawać dobre noty. Johan Andre Forfang został nawet wyprzedzony. 13 lokata, to jest coś. To jest już naprawdę, no, zaufanie trenera tylko 8% zwiększone. Jakiś żart, no, już trzeci level powinien być przeskoczony dawno. Zaufanie trenera zwiększone. No i Titi Senojsza, 10 stycznia, bardzo dobrze otwiera ten rok. Wygrał w Niżnym Tagile oraz, no niestety, nie udało mu się otrzymać w drugim konkursie w Niżnym Tagile zwycięstwa. Jednak od razu został zaufanie i został wysłany na Titi Senojsza, Puchar Świata. No, dobre wybicie z Pelki. Bardzo dobrze. Zaryzykujmy, wylądujmy dużo wcześniej. No i kurwa, nowy rekord skoczni. 130,5 metra. Zobaczmy, jakie będą noty. Jest to wylądowanie z telemarkiem. 17 od sędziów. Jest kwalifikacja. Które to miejsce? O, wysokie 6 miejsce za Dawidem Kubackim i przed Peterem Prewcem. Bardzo wysoko. Wygrywa tę kwalifikację Stefan Kraft. Jest wiatr w plecy. To beat 113 metrów. Wydaje się, że to zje. Nie ma żadnych treningów przed skokiem. Też trochę deprymuje tych zawodników młodych. No, za wcześnie. 80 cm musi trochę skorygować lot. Jest skorygowany. No i jest lądowanie bardzo krzywo. Jednak z pewnymi nadziejami na skok w drugiej serii. Jeszcze 120 metrów skoczył. Plus 4,8 za wiatr. Jest pierwszy w tej chwili. Bardzo słabe noty jednak dostał. Zobaczmy, która pozycja. 18 pozycja, tak jest. No, może jeszcze poprawić swoją odległość, ponieważ ma wiatr pod narty. Wiemy, jak ten zawodnik może skoczyć 99%. Teraz trzeba się równo wybić z progu. Idealnie. Musi nieco skorygować swój lot. Nie stracił trochę prędkości. Z problemami wylądował. Jest w okolicy 130 metrów. Jednak ciekawe, czy będzie pierwszy po swoim roku. Tak, 130 metrów. Jest pierwszy. Minus 8,2. Dobre warunki trafił. I jest miejsce 18. Wyprzedził jednego zawodnika. W drugiej serii jedno. Nadal to jest dobry. Naprawdę zaufanie trenera jest zwiększone. Możemy zwiększyć lądowanie. Dobrze. No, pięknie się zawoda ten debiutancki sezon. No, został wysłany na Puchar Kontynentalny do Szczyrku. Może, żeby tam zdeklasował rywali i dał sobie tak naprawdę miejsce, bo jeśli drużyna, jakby kraj zdobędzie jakieś tam dobre wyniki, będzie zdobywało w Pucharze Kontynentalnym, to drużyna narodowa wtedy dostaje jednego zawodnika więcej. Czyli na przykład jak jest 6 dla dobrych reprezentacji, Polska może w tej chwili zyskać 7, jeśli zdobędę dobre tutaj. Tak naprawdę jest rekord skoczni z telemarkiem, trochę już myślę lepiej wylądowany. 43, czy numer startowy, myślę, że jestem dobry, wysoko tutaj, pierwsze miejsce z kwalifikacją, kurde, nie spojrzałem na noty, ta pozycja, jak na kwalifikacji jest to spoko, myślę, że dałoby radę uciłać jeszcze lepszy skok, jest dobry wiatr pod narty, 56%. Za późno, zdecydowanie za późno, on musi korygować ten lot, no. Ja nie wiem, co tu naprawdę trzeba, żeby dobrze wyglądować. No, ja jestem w ciężkim szoku. 36 numer.
91 metrów, szósta lokata w tej chwili, raczej to nie będzie dla niego dobra pozycja. Dopiero 20 miejsce, jak na Puchar Kontynentalny. On takie rzeczy zdobywa w Pucharze Świata, no 100%. Może teraz to będzie ten skok. Za późno. Tak, dobrze w locie. Fatalnie wygląda ten wypadek, naprawdę. No, może się skończyć dla niego tragicznie, 97 metrów. Jest pierwszy w tej chwili, stał o własnych siłach, pozdrawia kibiców. No, daje mu to 14 lokatę, no. Zbił się w górę, jednak gdyby wylądował, myślę, że byłby naprawdę wysoko. Kontuzja niestety, kolejna, tego młodego gracza, już wiele kontuzji. Musi pominąć kolejne zawody, no i trafia na Zakopane! Najbardziej fajowy konkurs, według mnie, w zwykłym kalendarzu, bez żadnych turniejów. Naprawdę bardzo ciekawie się tu skacze. No, oczywiście z takich normalnych skoczni, bo ja jestem fanem na przykład mamutów, jednak skocznia w Zakopanym to jest coś. Wiatr w plecy niestety w kwalifikacjach dla tego skoczka. Jest World Cup, 96%. Dobra, prędkość powinna być. Pada nieco śnieg, może przeszkadzać skoczkowi. Za wcześnie, boimy się, że nie dostanie. Został wylądowany ten skok. Myślę spoko, no trochę przysiadł, jak to on. Ma cały czas problemy z lądowaniem, jednak jest to kwalifikacja raczej pewna. 123 metry, tak jest. 17 się pojawiła. Myślę, że stać go nadal na lepsze skoki. 9 pozycja na ex aequo z Petrem Prewcem. Jest maczak znowu. Miał bardzo trudne warunki, jak widać w kwalifikacjach. No dawno już tak słabo nie było. Jednak dobre wybicie z progu. No, powinno to być lepsze. No ja nie wiem, późno to wszystko robię. Jakie noty? 120 metrów. Punkt konstrukcyjny nie jest. Jest pierwszy w tej chwili. Miał ciężkie warunki. I jest na miejscu 11. No, to jest naprawdę bardzo dobra pozycja tego młodego skoczka. No, trzeba skoczyć naprawdę niewiarygodnie daleko. Jednak muszą być dobre warunki. 100% trafione. Za wcześnie, dużo za wcześnie. Musi korygować lot, ciężkie warunki w locie. No i no, z wypadkiem. No niestety, 130,5 metra, dobry skok, 14 pozycja niestety. Myślę, że to będzie 30 miejsce, 24. Mam nadzieję, że bez kontuzji się obędzie. Jest zaufanie trenera. Nie ma chyba kontuzji. Czy ja coś mogę tu zwiększać? Baza, zwiększ poziom, no pewnie, ale może sponsorów jakiś tam. No, ja tu bez sponsorów, Goglex, trzymajcie, Mustang. Dobra, mam sponsora, Goglex, a to ośrodek badawczy. Sprzęt. Może narty zmienimy, jakieś lepsze lądowanie. Wymaga czegoś tam, tu mamy pieniądze, przymierz. Może na jakieś lepsze sobie uzbieramy. Trener. Zatrudni. Nie mogę żadnego zatrudnić, bo żaden mnie nie zna w ogóle. Dobra, mamy tego sponsora, chociaż jednego w tej chwili, Goglex. Skaczmy dalej. Wyniki naprawdę w Pucharze Świata jestem na miejscu 29. Naprawdę dobra pozycja. W Pucharze Kontynentalnym jestem na 19 pozycji. Dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.